Hej, 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 witam Was dzisiaj w nowym roku. Będzie to pierwszy film, także chciałam Wam życzyć dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, spełnienia marzeń, jakichś tam realizacji celów itd., itd., itd. Oczywiście, żeby Wam się po prostu wszystko to, co sobie założycie, super spełniało. A dzisiaj będziemy sobie omawiać produkty, które skończyłam, ale takie, które skradły tylko moje serce. Nie będę Wam pokazywać tej żadnych bubli, dlatego że no nie ma to sensu. Nie ma sensu mówić o czymś, co jest beznadziejne. Powiem Wam z tych top produktów te, które mi się najbardziej sprawdziły. Jest też parę produktów, które tak nie do końca są idealne, na przykład dla mojej cery. No i będzie to głównie jednak pielęgnacja, a nie kolorówka, chociaż z kolorówki też trochę będziemy mieć. Także zapraszam do oglądania i będzie to oczywiście Deńko tutaj. I tak jak widzieliście właśnie na intro, to jest głównie pielęgnacja, no bo jednak tego najwięcej schodzi zarówno włosów, ciała, no jakieś tam perfumy i tak dalej, wiadomo. Więc zaczniemy sobie od twarzy i pielęgnacji twarzy, czyli może najpierw od żelu do mycia twarzy, który ja Wam polecam serdecznie i faktycznie to już jest moja kolejna butelka. No i naprawdę rewelacyjnie domywa makijaż i faktycznie daje to uczucie świeżości na skórze, ale daje też poczucie takiego nawilżenia, także ta skóra nie jest później taka, wiecie, spięta, napięta i nie czujecie źle. I to jest właśnie przede wszystkim różnica, bo często klientki się mnie pytają, czy jest różnica jakaś, jak wymyje się twarz właśnie zwykłym żelem pod prysznic, czy też jakimś mydłem oraz czymś specjalnym, dedykowanym twarzy. Tak, jest duża różnica zarówno w odczuciu, no i dla naszego zdrowia, naszej skóry. Także Monoskin, ten właśnie taki delikatny żel, serdecznie Wam mogę polecić. Jeśli chodzi o sera, jakie używam na twarz, to ponieważ no, wszyscy wiemy albo nie wiemy, w lecie narobiłam sobie trochę plam i tak przyznaję się do tego, zdarzyło mi się zapomnieć po razu kremu z filtrem. No i niestety mamy konsekwencje, więc są to liczne przebarwienia. Najlepsze do tej pory jak dla mnie Pharmacic i to jest to serum intensywne i ono faktycznie super działa, no i faktycznie wyrównuje ten koloryt naszej skóry, tak jak teraz widzicie, jestem bez makijażu, gdzie jeszcze widać, ale nie jest już to, co było, także to serdecznie też Wam mogę polecić. Oczywiście mi się teraz skończyło i do tego jest jeszcze krem na dzień i krem na noc, na dzień jest oczywiście z 50, także cały taki secik Wam mogę również polecić. A na noc, przed pójściem spać, ja na przykład uwielbiam to nowe serum z Avonu Enyu. Ono jest Revital Power Serum i ono jest peptydami i proteinolem. I też jak dla mnie na przykład na wieczór jest idealne. Także to są te dwa sera, które naprawdę, wiecie, że mam tego masę i testuję różne nowości i tak dalej, ale te to są moje ulubione, które faktycznie męczyłam cały czas, no i są przede wszystkim bardzo, bardzo wydajne, co też oczywiście jest ważne. Natomiast jeśli chodzi o co mi się nie sprawdziło jako żel do twarzy, ale świetnie na przykład do mycia pędzelków do makijażu i gąbeczek, to jest ten produkt z Rossi, bo no i niestety, no dla mnie zapach mi tego produktu mega, mega nie odpowiada, jest no taki, który moja twarz nie toleruje za bardzo i faktycznie super za to mi się sprawdził do mycia pędzelków. Natomiast no jak za żel do mycia pędzelków, no to jego cena jest troszkę wysoka. Dlatego mówię, no miałam, zużyłam, natomiast no nie jest to coś, do czego wrócę na pewno raczej, więc owszem, on jest naturalny, ma składniki i tak dalej, wiem, że ma też dużo swoich fanów, no jednak ja jego fanką na pewno nie zostanę, może kiedyś, nie wiem, przekonam się, na razie na pewno wybieram jednak na przykład ten z Monoskin, dużo lepszy jak dla mnie.
Ale też fajny balsam do demakijażu, którym też świetnie sobie zmyjecie makijaż i też mega wydajny, pomimo tego, że on jest, no i piękny zapach oczywiście, malinka. No i pomimo tego, że on jest dość mały, Wam się może wydawać, ale dajemy tego produktu naprawdę odrobinę. To jest z Fluffa i też jest naprawdę dla mnie na przykład super. To był zapach maliny z migdałami, jest piękny. Rewelacja. Dla mnie po prostu rewelacja. Także ten Wam też z Fluffa mogę polecić. No jeśli właśnie macie jakiś cięższy makijaż, chcecie go zmyć, to polecam. Natomiast jeśli macie skórę z tendencją do zapychania i nie chcecie tak mocno oleić, no to właśnie nie do codziennego, a jednak gdzieś tam od czasu do czasu to spoko. Kolejnym produktem do mycia jest to z takich sticku. On mi się świetnie sprawdzał na wyjazdach wszelakich. To jest Esther Evans i on jest z imbirem, więc fajnie też detoksykuje tą skórę. I też ma fajny, taki delikatny, przyjemny zapach, pomimo tego, że jest on właśnie z imbirem, to tego imbiru tak naprawdę nie czuć, jest on w sticku. Jeśli używacie go tylko Wy i nie chcecie bezpośrednio na twarz, możecie właśnie sobie dać na palce, na ręce, rozeczyć w rękach i wyczyść na twarz, niekoniecznie tak babziać po twarzy. Ale też produkt ogólnie bardzo fajny i też fajnie mi się sprawdził. Jeśli chodzi o maseczki i wszelakie takie rzeczy, które używamy na co dzień w domu, no to na przykład dla mnie super odkryciem są te maseczki i peelingi z AA. Te bubble peeling fajnie wyglądają, no i też fajnie działają. No i to jest perfekty w płachcie. One super też nawilżają, także też je Wam mogę polecić. Jeśli chodzi jeszcze o twarz, to ten z Eveline Pro Kosmetyk, jeśli właśnie macie jakieś tam wypryski gdzieś tam przed okresem, czy normalnie Wam się pojawiają na twarzy, to ten żel punktowy, antybakteryjny, taki do zadań specjalnych, właśnie on jest dedykowany. Też naprawdę fajnie się sprawdza, także również ode mnie dostaję dużego, dużego plusika. Jeśli chodzi o kąpiel, wiecie, że ja uwielbiam kąpiel w dużej ilości piany, ciepłej wodzie i jakiś tam kulach, no to kule to normalne i najlepsze są z Lasha. No i to jest bez dwóch zdań. Oraz znalazłam ostatnio panią tutaj w UK, która robi własne i też są naprawdę fajne, pięknie pachną. Są duże, naturalne, no i nie wysuszają skóry, a wręcz dają właśnie takie fajne nawilżenie, więc też serdecznie je Wam mogę polecić. Gdzieś znajdę linka, to Wam podlinkuję, znalazłam gdzieś na eBayu i po prostu je kupuję, naprawdę są świetne. A jeśli chodzi o płyny, no to te z Avonu, zarówno te duże, te małe, wszystkie, one są po prostu cudowne, pięknie pachną i super się pienią, ja uwielbiam. Także to też ode mnie duży plus. Jeśli chodzi o włosy, wiecie, że ja włosy mam rozjaśnione, są one wymagające, bo często się łamią, nie łamią i tak dalej. To taki wzmacniający szampon z Green Pharmacy. On jest naprawdę fajny. Oraz z Beauty Works. Ja sobie kupuję na przykład ten fioletowy i on wtedy faktycznie niweluje ten żółty odcień. Chociaż akurat to jest on taki kolor włosów, a nie inny, więc no nie niweluje się za bardzo tego koloru. No ale jest ok. Już niedługo jedę do fryzjera, także będzie lepiej. Jeśli chodzi o maski, to zarówno te fajne są 3 minutówki z Panty oraz z Dafta minutowa. Mi się na przykład też fajnie sprawdzają, bo są po nim miękkie i łatwo się układają. A to też jest dość ważne. Jeśli chodzi o perfumy, jak już wiecie, maniaczka zapachu. No cóż, trzeba. To idealne zapachy właśnie na zimę, takie słodkie, które wiecie, otulą Was i będzie Wam przyjemnie z nimi przez cały dzień, właśnie wieczór, dzień, w ogóle kiedykolwiek się spryskacie, to są po prostu cudo. To jest Jimmy, ten blossom, ten różowy diamencik, buteleczka pięknie też wygląda, znaczy ja kupię perfumy przeważnie wzrokowo. No i te J.Lo Glow After. I też są one naprawdę fajne. Te są takie mocniejsze, bardziej na wieczór, a to bardziej na przykład na dzień. To już zależy, co lubicie, jakie zapachy lubicie. No i jednak słodkie, takie wiecie, fajne właśnie na zimę, to te polecam. Jeśli chodzi o kolorówkę, nie ma tego wiele, ale na co dzień,
a nie na wyjścia. Używam ostatnio właśnie tego z Rimmela Wake Up Makeup i powiem Wam, fajny jest. Naprawdę mam witaminę C i faktycznie czuć, że nie robi takiej maski na twarzy, także skóra wygląda zdrowo, naturalnie. Także ten mogę Wam polecić. A jeśli chodzi o bronzer w płynie, pokażę tak w płynie. Chodzi o mnie w płynie, to jest Shiglam i powiem Wam, udało mi się go skończyć bardzo dość szybko, więc nie jest to zbyt wydajny produkt. Ja sobie to musiałam wyjąć stąd, to koszyczek, żeby w ogóle móc go nałożyć. Najczęściej nie tym pędzelkiem, tylko normalnym, jeśli chodzi o kolor, samą formułę blendowania i tak dalej, delikatnej, nie zrobicie sobie krzywdy. Natomiast to opakowanie jest takie dość mało praktyczne, żeby to wszystko z tego wygrzebać. Takie jest przynajmniej moje odczucie. Jak są Wasze inne, możecie dać znać oczywiście w komentarzu. No i tuszę do rzęs, ponieważ wszyscy wiemy, że no, nie noszę w tym momencie sztucznej rzęs, mam problem tam z okiem, ale jadę niedługo do Polski, także będę u okulisty, zobaczymy, co im powiem. Czy już będę mogła założyć te rzęsy, czy nie. Na razie niestety nie da rady, więc testujemy różne tusze. Najlepsze i numer uno to jest Manacardia i on jest super, te właśnie rewelacja. One mają w sobie takie drobinki, tak jakby sztucznych rzęs i wiecie, no i faktycznie widać, że te rzęsy są pogrubione mega, a na tym efekcie mi na przykład osobiście najbardziej zależy, jak mam swoje dość długie rzęsy, jak widzicie, teraz jestem bez makijażu. No mam kreskę permanentną, więc to też inaczej troszkę wygląda i to oko zawsze będzie wyglądać inaczej właśnie nawet bez makijażu, natomiast jak się pomalujemy, to ten tusz daje Wam świetny efekt. Na końcu Wam wrzucę zdjęcie właśnie, gdzie widać, jaki efekt robi ten tusz i to jest po prostu super. A takie, które również mi się sprawdzają, ale no nie jest już to to, to Avon, ten Euphoric, i on faktycznie też daje fajny taki efekt, no ale nie, jednak nie to co tamto. No i tu miałam jeszcze jakiś Absolute Lashes i on też daje fajny efekt, ale no nie jest to już to samo, jednak jest to budżetowy tusz, ale też daje radę z W7, także takie są moje polecajki na ten rok. Znaczy to był w sumie w tamtym roku i myślę, że do tych wszystkich produktów będę wracać systematycznie, także będą one gdzieś się przewijać na moich filmach. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, jeśli tak, łapka w górę i co? Widzimy się niebawem w kolejnym filmie. Całuję, buziaki.